Witam was, widzowie, bardzo serdecznie, razem z moim sąsiadem, Boże. Witamy was, cześć, cześć, widzowie. Sąsiedzie, co dzisiaj działamy, słuchaj. No to jest sprawa taka, no trzeba pobelować i trzeba ten rzepak dokończyć. No trzeba. Słuchaj, właśnie mamy taką, mamy rzepak do zrobienia, do skoszenia tutaj. Kawałek jeszcze, bo tam nie skończyliśmy tego. A poczekaj, gdzie byłeś wczoraj? Opowiadaj. Gdzie byłeś? A co, ty się interesujesz tym? A gdzie byłeś wczoraj? A? A wywiad? A? Co to, jakieś baby chodziły po podwórku? Dobra, dobra, sąsiad, ty nie wygaduj. Nie wygaduj głupot. I wiesz co, ja sąsiad jeszcze pomyślałem, bo zauważ, że mamy tego obornika, tu się sporo nazbierało, nie? No. Ja nie wiem, czy nie wezmę z przyczepy jedną, chociaż nie wywiozę stąd. I bym to zawiózł tam może na te długie pole, tam daleko, co ty robiłeś, pamiętasz? No możesz tak zrobić w sumie. Tak chyba zrobię, kurde, bo to tu leży tak. To teraz sprawa taka, kto beluje, a kto rzepakuje. No to chcesz na razie rusz sobie beluj. A ja najwyżej, no co, wywiozę tą jedną przyczepkę i mogę zrzepakować. Dobra. No. To co, ja na razie rynówkę mogę wziąć z tą przyczepą? Bierz, bo ja 60 dobra. Będę. A, no tak, bo ty będziesz belował sobie na spokojnie, także ja wolę nie ma problemu. 60. No i to dobra. To jest sprzęt, a nie te nowe jakieś, te wiesz, nie wiadomo co. Wiesz, o czym ja jeszcze myślałem, sąsiad? Żeby może pogadać z kimś, albo wystawić jakieś ogłoszenie, a może ktoś całkiem będzie chętny, żeby w ogóle belę z pola od nas zabrać, kupić w sensie, no nie? Z pola? Oj, wyrobię się. Gówno się wyrobię. No, no żeby z pola ich nie zabierać? No nie, no właśnie, żebyśmy my nie musieli zabierać, tylko żeby ktoś przyjedzie, może kupi. Widzowie, może ktoś z was by chciał kupić od nas trochę bel z pola. Od razu, żebyśmy zbierać się musieli. Nie, w sumie to jest dobry pomysł, no. Nie, no to jest dobry pomysł, bo sporo było tego zwożenia i tak szczerze, to moglibyśmy sobie założyć, tak, tutaj na tych bliskich polach możemy sobie zostawić tam tych bel trochę, a z tych dalszych gdzieś, to już my byśmy nie musieli zbierać, tylko ktoś sobie, wiesz, pozbiera, sobie zwiezie. Ty, no to możemy tak zrobić, tylko trzeba ogłoszenie gdzieś puścić, nie? No trzeba by było. Tylko wiesz, ludzie tak jak z pola, żeby zebrać, to pewnie będą chcieli pewnie mniej dać pieniędzy, nie? A to tak to ja bym nie chciał. No ja bym, w zasadzie. Ja bym chciał pełną kwotę. No bo po ile teraz można tak mniej więcej belę sprzedać? Możecie napisać tam w komentarzach. A właśnie, widzowie napiszą, bo ja nie mam pojęcia. Po ile tak sprzedajecie belę słomy ogólnie, no nie? Jedną. No tak szczerze, tak jest mniej, no to ja już chyba wolę to pozwozić sobie. No może i tak, nie? Byśmy pozwozili i wtedy, byśmy chwila roboty. No niby, no w sumie, nie, no w sumie chwila, tylko wiesz, najgorszym u nas taką, najgorszą taką u nas sprawą, że mamy takie przyczepy liche trochę pod belę, no nie? No. Że te bele tak średnio na te przyczepy chcą w ogóle wchodzić. To jest taki nasz minus. Pożyczmy od kogoś przyczepę do belę. Myślisz, no ale to od kogo tu pożyczysz? Tu nie ma takich większych. No a od Adama? Chcesz od Adama pożyczyć cokolwiek? No, czy ty pożyczysz? No, a później ja będę musiał mu pożyczyć coś, jak będzie chciał, bo głupio. No, ty zawsze mu pożyczałeś. No, do czasu, kiedy mi dyszla nie urwał. A przyspawał? No, przyspawał. No, ja, no widzisz. Mi kiedyś burtę oberwał i nie przyspawał. No właśnie. Na plus, no to się zmienił chociaż trochę, wiesz, na lepsze. No to widzisz, ale teraz mamy gospodarkę mamy połączoną. No co, jak zawsze mnie traktować tak samo jak ciebie? Bo tak, on to mnie trochę się bał, może dlatego, wiesz. Ty, sąsiad, a na przykład wędziłeś już kiełbaskę na święta? Bo dzisiaj mamy 29 wrzesień. A co, ty, to jest dzisiaj piątek. Ty będziesz wędził? No ja już wędziłem. Tak? A to no, może wędziłem. Byś mi dał troszkę, co? Ty, a mógłbyś sam wędzić? Ale ty wiesz, sąsiad, że wędzenie to nie polega na tym, że ty papierosa odpalasz przy kiełbasie i ty mówisz, że ją wędzisz. No nie, no naprawdę wędziłem. Nie rób żartów, bo... A nie, że papierosem dymiłeś po prostu na kiełbasę? Nie. I drewno musiałem porąbać. Tak? Rozumiesz? No. A ty co, w domu tylko siedzisz, nic nie robisz. No tak, nic nie robię. A gnój to ładuje właśnie. Co? No, na przykład ja belę robię, a ten gnój to mógłby tam leżeć, po prostu ci się nie chce belować. No nie mógłby, no to, ale stary, no co, we dwójkę będziemy belować jedną belarką? Żartuję przecież, spokojnie. No właśnie, no to wiesz. A ja tak mogę belować, szczerze, jak chcesz. Tak szczerze, już tak odbiegając od tematu. Na przykład bardzo lubię święta Wielkanocne, nie wiem jak ty. A dlaczego? No nie wiem, po prostu, bo jest ciepło, jest taki fajny klimat. Nawet ale w sumie, ale nie zawsze, wrażenia. Nie zawsze na Wielkanoc jest ciepło. Sąsiad. No? Wypieprzyłem się. To, ale w tym roku ma być ciepło i właśnie fajnie. Ja lubię, tak chcę z rana z rodzinką usiąść, posiedzieć.
Nie wiem jak widzowie, napiszcie w komentarzach, czy lubicie Wielkanoc. Bo ja tak naprawdę bardzo lubię. Serio. Ja miałem awarię lekko, wiesz? Dobra, się nie, to się nic nie stało. Właśnie jakieś powiadomienie, że Udzian przyjechał do naszej wsi. Tak się wyskoczyło. Ja miałem lekką awarię po prostu. Tak, coś mi tutaj ptaszki zaćwierkały. Co, a ty wiesz, że jeszcze tego belowania to mamy tyle, że to jest... No ja kurde, wiem. No co jest? To jest przez tego moda. To jest masakra, tak szczerze. Trzeba oznaczyć tego moda. Już ja ostatnio o tym gadałem i zapomniałem o tym, wiesz? Tego realnego, tego. Tak, bo to... Tak, zobaczcie, niektórymi maszynami naprawdę nie da się wjechać, chociaż to też mam wrażenie, że to przez tą przyczepę. Bo ja pamiętam Ursus, to też się strasznie przewracał z nią. I ona jak jest ale pełna, tak, to jest dramat. Tak szczerze, no to... Bo to jest ten mod na kopanie się i w ogóle, zakopywanie się? Tak, ale to już ja usunąłem, ale to jest pochodna tego moda, no. Bo takie na przykład tymi maluchami to się nie dało z podwórka wyjechać. Się nie dało się, nie dało się. Tylko dało się tak naprawdę po asfalcie jechać, nie? No i po tych drogach polnych, no ciężko. Ten mod jest fajny, ale on tylko fajnie działa przy takich naprawdę dużych maszynach, to on wtedy fajnie działa. No a tutaj na zakrętach to trzeba do 20 na godzinę zwalniać, bo inaczej jest dramat. Tak, no. Znaczy on pewnie jest fajny, tylko trzeba się przyzwyczaić i wolniej jeździć. No i zacząć realnie grać, nie? Ale czy to... To jest aż tak potrzebne, takie tak. Oj kurde, ja nie pamiętam jak tu się jechało, poczekaj, bo się chyba zgubiłem. A gdzie ty chcesz dojechać? Na te pole, na 119, dobra, to tutaj w prawo, już wiem. Na te moje. Tak, tak, tak. Znaczy nasze. Znaczy kiedyś moje, teraz nasze. No, wiesz o co chodzi. No ale to najdalej jest, to już byśmy tam powozili tego gnoju trochę, to będzie z głowy, nie? A i z niego dobrze sypało strasznie z tego pola. Ty, dobrze, bo tam dobrze nawiezione było. No. Ale, a czekaj, a z tego pola, co ja kupowałem od tego gościa, ten owiec, tam dobrze sypało, czy nie? Nie, tam chyba słabo sypało z tego, co gadaliśmy. Średnio, no. Tam słabo było, owiec słaby był. A to chyba owiec generalnie słabo sypie, co? No, chyba tak. Ale nie wiem, ciekawe jak tam z nawiezieniem było ogólnie. Czy tam no było dobrze nawiezione? No już teraz nie dojdę. No. Dobra. Ile jest, to jest. No i dobrze, i niech jest tak jak jest. Tak, to już nie mam na to wpływu teraz, to już. Pewnie, że tak. Co tu gdybać? Nie masz co przyjmować. Ale tak szczerze, te pole akurat w dobrej cenie było kupione, także ja akurat tego to nie żałuję, bo tam... A za ile ono wzięte było? Właśnie nie pamiętam, coś 20 chyba coś tysięcy. No w każdym razie to naprawdę dobra cena. Także nie ma co się smucić. A zresztą to inwestycja, teraz mogło gorzej sypnąć, a jak zadbamy o te pole to... No tak, ale to wiesz, to za rok sobie może tam coś innego posiejemy, nie? Oczywiście. Bo owiec, tak szczerze, nam to za bardzo owiec niepotrzebny jest. Niepotrzebny. Bo do czego nam ten owiec? Tak. Owiec to jak się konie ma czy coś, to wtedy spoko owiec, a tak to... No bez sensu, żeśmy... No ale to my go sprzedamy, czy my już go sprzedaliśmy? Nie, on jest chyba tam... Czekaj, bo on jest chyba w tej... A nie w tej przejazdowej stodole takiej? Owiec to chyba jest w tej przejazdowej stodole. Wiesz co, nie pamiętam, my musimy po... Też to posprzedawać, pioruny. Trzeba, to jest, trzeba. To niczego niepotrzebne, dosłownie. Ale ci powiem, leży, tak jak teraz jadę z pustą przyczepą, co nie? Jak jadę z pustą przyczepą, to już teraz mogę zapierdzielać, nie obala mi się ten ciągnik. No a to myślisz, że ta przyczepa winna? Nie wiem czy przyczepa, na pewno ten mod jest winny. Myślę, że ten mod i przez to, że ona jest obciążona, to jakby on, wiesz, działa jeszcze bardziej. Tak. Tak jest moje tutaj zdanie. Patrzę, że niektórzy to już mają powapnowane na polach. A to się nie ma co śpieszyć. Nie, ale my też sąsiad będziemy musieli wapno zamówić. A bo to wiesz, kto się śpieszy, ten się diabeł cieszy. Trzeba będzie wapno zamówić. Fajnie, że już mamy te nowe pługi, kurde. I gruber jest nowy. Kto pod kim dołki kopie, ten zakopie. Kto pod kim podołki? No dobra, ja nie wiem. Ty jesteś fanem Mirka. Kto pod kim podołki kopie, ten sam zapada. A ty jesteś fanem Mirka, nie? Nie. Dlaczego? Nie? Ja tylko troszkę. Ja jestem fanem Marcina P. Marcina Paruwy. A ja to ja też akurat, no. A ty jesteś fanem Zupa Obiad. Zupa! Obiad! No jestem, ja ogólnie lubię Adriana Nowaka Rzet. Lubię. Ja go szanuję i go serdecznie pozdrawiam. Jak na przykład Mikrocypka też bardzo lubię i też go serdecznie pozdrawiam. No to dlatego, że ty jesteś Mikrodziejusz tak samo? Nie jestem Mikrodziejusz, po prostu lubię Mikrocypka. Aha. On jest fajny, matematyki się teraz elegancko nauczył i... Już się nauczył?
jak na tych IRL-ach sobie jeździł z innymi streamerami. A ja widziałem, jak Mercedesem jeździł. Tym takim malutkim? No. Zabawkowym? Mikro. Ja też. No. Nie, co by nie gadać, on jest śmieszny. Śmieszny to negatywne stwierdzenie. Zabawny to jest pozytywne stwierdzenie. No zabawny, o to mi chodziło. A dlaczego? No nie wiem, tak się przyjęło. Serio? No. A co za różnica, czy ktoś jest śmieszny, ktoś jest zabawny? No śmieszny, na przykład jak go oglądam, to mam uśmiech na twarzy, no bo on jest taki pocieszny. Nie wiem, no to wtedy znaczy, że zabawny. A śmieszny, no to takie negatywne. Że ja się z niego śmieję, tak? Że jest... No coś w tym stylu. To jest zabawne, po prostu. Na przykład tak, nie wiem, załóżmy, byśmy się kłócili, coś, ja bym ci powiedział, o, śmieszny jesteś, no nie? To tak negatywne. A to inny kontekst. To no nie, ja wiem, kontekst z kontekstem, ale, no, ale tak jest. Śmieszny to jest tak negatywnie jakby odbierane. Nie jako komplement, no to, o. No nie wiem. No. Dziwną stronę to wszystko brynie. Tak. Ja, czekaj, wiesz co, ja myślę, ja tam dwie przyczepy zawiozę, więcej może nie będę woził, co? Bo tego obornika też tu wiele nie zostało, ale to trzeba będzie jeszcze wybrać go od krów, u krów będzie jeszcze sporo. No, ja tutaj trochę omijaków porobiłem, bo... No to standard, przejeżdżam. Na tamtych polach, kurde, to jest tyle omijaków, że to jest szok, nie? Ja no, nie wiem, jak ty robisz. Na tym ciężko, bo jakiś przygłupek to kosił. Kto kosił? Jest... No ty. Jak to ja? Jest... No ty to kosiłeś przy domu. No i co tam, źle jest pokoszone? No chłopie, wzdłuż, w poprzek. No... Nachodzą na siebie. Nie przesadzaj. No to no poprzeczniaki też trzeba chyba zrobić, co? Na środku pola? No, na środku pola poprzeczniaki robiłem. No było. No nie, ja idę zobaczyć, w którym miejscu. No już teraz, to chodź. No, omijaków narobił i on zadowolony. O, tutaj był, jeszcze jest, zobacz. Sąsiad, no... I to poprzek przechodziło. No nie, to wygląda bardzo dwuznacznie. Wydaje mi się, że po prostu ty nie umiesz belować, wiesz? No nie, no to czekaj. O. No. I tu linia była przez całe te. I tu linia przy linii, to nie jest tak łatwo to pobelować, sąsiad. Dobra. Ponawracać. No to, a kosić to jest łatwo między tymi słupami, myślisz? No kosiłem i sobie dawałem radę. No przecież mówisz, że ja tam kosiłem. No ale nie mówię na tym polu, tylko ogólnie. No ale ja mówię na tym polu, bo akurat na tym polu jest specyficznie. No to sąsiad, słuchaj, to trzeba chłopa, nie pajaca. No to dobra, następne żniwa ty wszystko kosisz, ja będę se siedział w ciągniku. Żartuję. Ja będę se siedział w ciągniku z przyczepą, okej? Okay? Ty będziesz kosił wszystko. Okej. Okay. I wtedy też będziesz belował wszystko, bo to dobra, będzie wygodnie. Tak, będzie biznes z kabiną i z klimatyzacją. No. Tak, zaraz. To, kurde, to jak ty będziesz wszystko kosił, to nie będzie bizona. Wistulą byś kosił. Co wistulą? A po co tobie? Dla ciebie samego to się nie opłaca nowego kombajnu kupować. Przecież my tu się rozwijamy, tu trzeba bizona kupić tego z kabiną. Ale co, tego giganta chcesz? No oczywiście. Bizon gigant. No zobaczymy, tak. Jak z tym budżetem się wyrobimy. Na razie mamy 104 tysiące. Bo jakie były te bizony, szczerze mówiąc, to ja nie wiem. Bo to były różne wersje tych bizonów były, nie? No jest, sporo wersji. No ale one są mniej więcej podobne do siebie. No zobaczymy, jeszcze oficjalną decyzję podejmiemy według tego, no, jakie tam ceny będą i w ogóle, no, nie? Ja proponuję na pewno nie ten najtańszy, ale też ciekawy ten najdroższy. Taki pośredni, żeby był po prostu, nie? Wiesz, co chodzi? Najlepiej to jak kupimy jakiegoś grata po prostu od kogoś. Taki, co nawet nie będzie odpalał. Nie, no tak, to nie mów, ty. Patrz, no nie wytrzymam. Co? No się obaliłem. Znowu? No wywrotna ta o, proszę. Dajcie. Truteńku. Ale to nic się nie dzieje. Podzidełku. Trochę mi się znowu wysypało, cholera. Serio? Dobra, ja się tym nie przejmuję, sąsiad, bo to nie jest jakaś też duża ilość. A ile tam było? Ale to mi się z tura tylko wysypało, bo ja na tura zawsze tam trochę dobieram. A. Także wiesz. Ale tu nie ma co też za bardzo przeżywać. Dobra, to tak tego idealnie nie będę robić, tylko te większe omijaki. A te pole, co pierwotnie tam twoje było, obok tego mojego dużego, nie? To już zrobiłeś? No nie, teraz będę je badować. Aha, dobra. I jak tam patrz, dziada, no nie da się. Co żeś narobił znowu? No to przyznaj samo. Się. Obalenie. A w którym miejscu? A na drodze prostej. Serio? No. Ale to nic. To nic, sąsiad. A czekaj, jakbym tędy pojechał skrótem? Ale sąsiad, serio?
Dobra, chcesz powozić obornik, to zobaczysz. Nie, jak żartuję. Ja cię lubię czasami podenerwować. Ty, ale ja pojechałem skrótem, który... Ty jesteś taki truteniek troszeczkę, wiesz? Taki paździelek. Masz śmieszną główkę. Wiesz co, sąsiad? A ja byłem u fryzjera dzisiaj. Ta? Jaką masz główkę? No. Śmieszną? To ja ci wyślę zdjęcie i to powiedz widzom, jaką mam główkę. Ja pokażę widzom. Nie. Pokażę. Nie, no, no nie mów. Pokażę. Nie, no nie pokazuj. Pokażę. Nie, no please. Dobra, wyślij. No please. Ale nie pokażesz widzom? Pokażę. No nie, no please. Wyślij. No wysłałem, ale... Dobra. Nie, nie pokazuj, please. A możesz pokazać, jak zablurujesz. No nie, no nie będę przecież tego blurował później. Jak oceniasz moją główkę? Jak pocisk. Ale nie, no, ale lepiej w tej fryzurze co teraz, czy nie? Dobrze. Tamtej było gorzej, co? No, teraz lepiej. A każdy mi tak mówi, a mi się tamta w sumie podobało. A lubisz sobie czasami tak włosy na żel ustawić? No, znaczy nie na żel, tylko na gumę jakoś taką. A, na gumę. No serio. Bo ja nie lubię żelu, bo potem na tych włosach widać, że to jest ten żel. I one są takie, nie wiem, jakieś takie świecące się... wiesz co chodzi. Ja potem jak byłem młodszy, w sensie no jak dzieciakiem byłem, to ja często używałem właśnie takich rzeczy jak jakiś żel. Później, pamiętam, odkryłem... Bo ja na przykład robiłem tak, że smarowałem żelem, a później na przykład jak on wysechł już, to tym, grzebieniem tak, wiecie, żeby się ten żel tak rozdrobnił. Albo później już odkryłem taki proszek do włosów, to też go używałem i w ogóle. A teraz, już jak jestem starszy trochę, no, to ja nie mam na to czasu w sumie. Nie chce mi się. No to chwila, moment roboty. Ja to lubię, jak mam każdy włos w inną stronę. To mi się wtedy podoba. Bo ty jesteś taki loczek trochę, sąsiad. Nie, ja mam po prostu poplątane włosy. Na ciebie pani szkoda mówiła loczek. No. A na ciebie mówiła, czekaj, jak ona cię gadała. Jakoś śmiesznie. Nazwisko przekręciła. A, nazwisko ona przekręcała, no tak. To nie pamiętam jak. Ja pamiętam. Ale nie to nie będę gadał, no. Nie mów. Nie mów, bo po odcinku mi powiesz, bo ja nie pamiętam, zapomniałem. Ale ty się strasznie wkurzałeś na to. Bo tak, ale ty by się nie wkurzałeś się, jak ona ci gadała, że jesteś loczek? Nie, nie wkurzałem się. Ona na mnie gadała loczek albo wądołek. Ja nie wiem, w sumie się nie denerwowałem. I ona zawsze mówiła, że ty się zamiast się uczyć, to jak spisz w grach. No, tak gadała, to prawda jest. Ona albo gadała, patrzyłaś na mnie i mówi, że o, ty to chyba niewyspany jesteś, loczek albo wądołek, no nie? I pewnie znowu siedziałeś całą noc przy komputerze. Kurde, no w sumie, no co mam, miałem ją z błędu wyprowadzać, jak taka prawda była, nie? No ja lubiłem się trochę pograć na komputerku. Lubiłem. Ona niby była spoko, ta babka od tego angielskiego, ale z drugiej strony czasami denerwowała. Nie, ja ją lubiłem w sumie. Znaczy ja też się bardziej lubiłem, czasami jakimiś właśnie takimi głupimi tekstami denerwowała. Denerwowała cię, tak? No. I nie lubiłeś jej wtedy? Nie, no ogólnie ją lubiłem, tylko jakieś takie głupie docinki były, takie z tym widzisz, nazwiskiem czy coś. No po co, jak ja do niej mówię, że mam inaczej nazwisko i ona dalej to samo. No bo ona zapominała autentycznie, ale to... Ona nie robiła tego złośliwie, mam wrażenie. Nie! No nie, no myślę, że nie robiła tego... Ona przez co miała dziennik i miała wszystkie imiona i nazwiska. Nie, ona czytać nie potrafiła. No ale zobacz, to tak jak... Ja tobie dam porównanie. No może trochę abstrakcyjne, no bo w sumie... no my jakby mamy więcej widzów, niż załóżmy taki nauczyciel ma uczniów, no nie? Mhm. No ale dobra. No to o, dam ci porównanie. Ile taki nauczyciel może mieć uczniów wszystkich? No nie wiem, ze setkę? Ty no, może mieć. Może mieć. No to powiedzmy, że ty masz 100 osób na live, no nie? No. Zapamiętasz każdą z tych osób? Załóżmy, że średnio, statystycznie, odpowiesz nawet każdej osobie, no nie? Powiedzmy ale chociaż raz. Tylko taki nauczyciel przez 3 lata jakby uczył, nie? Codziennie, więc to też jest inaczej. A na przykład mogę ci powiedzieć moich wspierających, bo znam na pamięć. No możesz. No, na przykład moi wspierający to jest tak. Magda Kozlecka, Nikodem Kasprzycki, Kolis numer 3, Poporowiec, Szymon Kos, Powietrze, Karasik, Tymon Hawryszko, Wielkopolska Agrotima. Czy ty pamiętasz swoich wspierających na pamięć, sąsiadku? Na pamięć nie pamiętam, bo szczerze mówiąc, ja mam bardzo dużo wspierających. Mam 23 wspierających, ale... O,
Zachęcam do tego, aby moi wspierający pokazali się w komentarzach, żebym mógł utrwalać ich nazwy. I pozdrawiam was wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za wspieranie mojego kanału. O, sąsiad, ty już rzepakujesz. No, już wjechałem. Tamte dwa pola, znaczy dwie przyczepy ogarnąłem. Jak dobrze chodzi? A czego żeś tu przylasł? A pooglądać. A po co? A bo się po co, to się nogi no co. A dużo tam ci jeszcze zostało tego belowania? No trochę. Sąsiedzie? To wiesz co? No. A nie wejdzie ci w wistule? Wejdzie. Wejdzie, bo ja na żwir wysypałem pół zbiornika na podwórku, jak wyjeżdżałem. No, ale ja to później łopatą podgarnę, wiesz? Okej. Wrzucę to gdzieś tam do... Okej. Do stodółki, niech leży na klepichu. Okej. Tak sobie myślę, proszę ja ciebie. Okej, let's go. A, czy to problem jest dla ciebie? Ani trochę, tak szczerze mówiąc, niech leży. No i świetnie. Czy się stoi, czy się leży? Nie wiem, o co chodzi. To wypłata się należy. Ale Zosiad, my tu pracujemy na własne konto, nam tu nikt wypłaty nie daje. Chyba, że... Zrobimy taki deal, że ty mi oddasz wszystko, co masz i ja cię zatrudnię jako mojego pracownika. Ja będę na ciebie mówił parobek. Chcesz? A o jakich pieniądzach miesięcznie mówimy? 2000 zł. O, to nie ma opcji. Ale będziesz miał gdzie mieszkać i wyżywienie jeszcze. Nie. Będziesz dostawał 3 kromki chleba dziennie z masłem i z cukrem. Nie ma takiej nawet opcji, sąsiad. No to bez cukru, kurde, z samym masłem. Jesteś kurde jakiś niepoważny, sąsiad. Czemu? No nie takie głupoty, po 3 gadasz. A ja to wiesz, czego się nie mogę doczekać? Czego? Orki. Orki. Z Majorki. Orki z Majorki. Orki z Poznania. No ale serio. Chciałbym poorać już. Nowej Woli. Ja też bym sobie przeorał. Co ty byś? Przeorał. A! Właśnie, my musimy miedzę poorać tutaj. Ja, no. Ja te drzewa trzeba będzie wykarczować. No trzeba będzie. Kurde, będzie bujania się trochę z tym, szczerze mówiąc. No ale... Lepiej tak, niż tak... No i... Teraz. No i trzeba będzie się zająć łąką. Mam do łąka, to chwila, moment, kurde. To co będziemy działać? W następnym odcinku co będziemy działać? Z czym ruszamy najpierw? Bo no kurde... Trzeba pobelować do końca. Roboty jest dużo właśnie, jest belowanie. Trzeba będzie kosić trawę. Trzeba będzie rozrzucić obornik. No. Trzeba będzie z tą miedzą ogarnąć, drzewa wyciąć. Ja pierdzielę. To jest tyle roboty, że... Nasrane. Co 2 metry. Kupka. No bo tam chyba było zatrzymywanie się jakoś, nie wiem, o co tam chodziło. Może sypaliśmy w locie czy coś. Tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Kurde, ja to dzisiaj śpiący jestem, coś, bo ja rano wstałem. Ty, no ja wstałem o 6:20. A, no to ja trochę później, ja o 6:40. No. Ja jeździłem samochód odebrać do mechanika rano. No to ja pojechałem do wędzarkę zrobić, ustawić. Nie trzeba było trochę drewna porąbać i rozpalić. Ale tam serio wędziłeś? A co wędziłeś ogólnie? Poza kiełbasą coś? Czy... Kiełbaski i jakieś tam szyneczki, nie szyneczki. Ale dużo? Ty, wyszło sporo, no. No i kiełbaskę dzisiaj robiliśmy, nie? A co byś na przykład na to powiedział, żebyś następnym razem sobie na przykład tak głowę do wędzarki wsadził, żeby się trochę opalić? Właśnie wsadzałem, wiesz, polecam. Tak na skórę głowy dobrze to działa. Mhm. I później zapach taki ładny jest, kiełbasiany. Weź, tak, to śmierdziałem, jeszcze do fryzjera, wiesz, szedłem, to aż mi wstyd było, no mówię. A to nie umyłeś głowy przed fryzjerem, tak? No nie, nie było kiedy. To nie szkodzi. Ta, co to szkodzi? Nie przejmuj się tym, sąsiedzie. No co to szkodzi, co to? I myślę, że w mojej fryzjerce to ślinka ciekła na mój. Tak, ja myślę, że na pewno. Wędzonkę. Ej, a jak wyłączyć GPS-a? A nie wiem. Kontrol coś tam. W? Alt W? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, już mam. Już skończyłem. No ja już też skończyłem, wysypuję sobie rzepak. No i co, w sumie... Koniec odcinka chyba. W sumie kończymy na dzisiaj, no. Kończymy. Widzowie. Czekaj, na podwórze wjadę. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dziękujemy wam serdecznie.
Pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych pracowitych odcinkach. Cześć! Siemanko!